Czy ten film wkurzy wiele osób? Być może. Myślę, że wielu z nas jest zaznajomionych z cytatem, który powszechnie przypisuje się Józefowi Stalinowi i który mówi: jedna śmierć to tragedia, milion to statystyka. I możecie zastanawiać się, czy cytowanie jednej z najgorszych osób w historii naszej planety jest najlepszym pomysłem, chcąc mówić o pomaganiu innym. No ale cóż, nie zawsze mam najlepsze pomysły, aczkolwiek w kontekście omawianego tematu ten cytat całkiem dobrze oddaje to, o czym będę chciał powiedzieć. A jeśli przypadkowo trafiłeś lub trafiłaś na ten film i wcale nie interesuje cię kwestia zwierząt, to i tak zachęcam cię do obejrzenia tego filmu do końca, gdyż zależy mi na tym, żeby przedstawić pewne mechanizmy, które są uniwersalne i o których warto wiedzieć, chcąc zrobić coś dobrego, efektywnie. No to dzisiaj porozmawiamy o skuteczności wykupu, jako o działaniu, którego celem jest zrobienie czegoś dobrego dla zwierząt. I nie mówię w tym nagraniu o adopcji, o odebraniu interwencyjnym zwierzęcia, czy o wypuszczeniu z fermy zwierzęcia na wolność, co swoją drogą jest bardzo niemądre. Ale mówię właśnie o wykupie, czyli przekazaniu środków finansowych hodowcy, który daje nam w zamian zwierzę i które to zwierzę w ten sposób uniknęło na przykład rzeźni. Więc dlaczego mi, osobie, której leży na sercu los zwierząt, przeszkadza ratowanie ich za pomocą płacenia hodowcom? Między innymi dlatego. Można do tego tematu podejść filozoficznie i zadać sobie pytanie, czy moralnie usprawiedliwione jest płacenie komuś, z kim w kwestiach etycznych diametralnie się różnimy. Oczywiście można dodać wtedy, że robimy to dla większego dobra, chcąc uratować zwierzę. No i wtedy temat się trochę komplikuje. Warto wtedy pamiętać, że nie jest to tylko opłata za uratowanie zwierzęcia, ale dokładanie się do biznesu, którego celem jest hodowanie kolejnych takich zwierząt. Zwierząt żyjących w fatalnych warunkach, pozbawionych możliwości realizowania swoich podstawowych potrzeb i uśmiercanych w młodym wieku. Czyli w skrócie, my płacimy, żeby znowu stało się dokładnie to samo. No i trzeba jeszcze pamiętać, że jeśli robimy to regularnie, jak to się dzieje chociażby w Skaryszewie na targu koni, to hodowcy o tym świetnie wiedzą. Wiedzą też, że zależy nam na tych najgorzej wyglądających, chorych i rannych zwierzętach. Więc czemu mieliby takich koni tam nie prezentować? W końcu dla nich to biznes. No i nie zapominajmy, że cena też może być dobrana pod specyficznego klienta, jakim jest aktywista prozwierzęcy, który przecież też z wielkim zapałem nie będzie się targował, bo chodzi tutaj o życie zwierzęcia, a nie zarabianie pieniędzy. Przynajmniej dla jednej strony. Jeśli spojrzymy na kwestię kosztów na przykładzie jednej z popularniejszych stron, na której organizuje się takie zbiórki, to widzimy, że wahają się one od kilkuset do kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Trzeba pamiętać, że w przypadku takich zwierząt jak konie czy krowy płaci się jeszcze sporo za transport. No i nie możemy zapomnieć, że przecież to nie koniec, bo trzeba te zwierzęta jeszcze otoczyć opieką weterynaryjną i utrzymać przez kolejne kilka, a nawet kilkanaście lat. Jak ocenić skuteczność takiego działania? Ano tak, że przeznaczając kilka tysięcy złotych, ratujemy jedno zwierzę. I uprzedzając komentarze typu: na zwierzęta? Pomagajcie ludziom, ale nie zwierzętom. No to chciałbym powiedzieć, że w przypadku pomocy ludziom sytuacja jest bardzo podobna. Ale teraz rozmawiamy o zwierzętach, a każdy ze swoimi pieniędzmi może robić to, co chce. I o ile można się spierać na temat wartości pomagania jednym gatunkom zwierząt, a innym nie, tak samo jak możemy spierać się nad wartościowaniem pomocy osobom starszym, a na przykład niemowlakom, ale niezaprzeczalne jest to, że pomaganie większej liczbie zwierząt, w tym ludziom, jest lepsze niż pomaganie jednemu zwierzęciu, w tym człowiekowi. Więc żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, czy wykup zwierząt jest najskuteczniejszą metodą ich ratowania, powinniśmy spojrzeć na szerszy kontekst. I tak na przykład organizacja Animal Charity Evaluators, specjalizująca się w sprawdzaniu skuteczności działań organizacji prozwierzęcych, obliczyła, ile zwierząt najbardziej efektywne organizacje są w stanie uratować za $1000. Porównano to ze wspieraniem finansowym schronisk dla zwierząt, ale w naszym wypadku nie robi to różnicy, gdyż znamy dokładnie ceny wykupu.
Tak więc płacąc hodowcy kilka, a nawet kilkanaście tysięcy złotych, moglibyśmy zrobić to samo, wspierając skuteczne organizacje prozwierzęce, które za te pieniądze mogłyby uratować od kilkuset do nawet kilkunastu tysięcy zwierząt. W jaki sposób to obliczono i czy te obliczenia mają sens, jak zawsze odsyłam Was do źródeł, które znajdziecie na dole pod filmem. Ale jeśli spojrzymy na to logicznie, to wydaje się to oczywiste, że kampanie zachęcające do redukcji spożycia produktów odzwierzęcych, zwiększenia dań roślinnych w restauracjach, zakazu pewnych typów hodowli, czy też zachęcania do wycofania jaj z chowu klatkowego będą miały wpływ na nieporównywalnie większą liczbę zwierząt. Głównie ze względu na to, że tych zwierząt jest bardzo dużo i tak na przykład samych kurczaków hodowanych na mięso zabija się rocznie już ponad miliard, a kur hodowanych w systemie klatkowym jest około 40 milionów. Skoro pomaganie w inny sposób jest dużo bardziej efektywne i może wpłynąć na los dużo większej liczby zwierząt, to dlaczego tego nie robimy? Po pierwsze dlatego, że nie wszyscy są tego świadomi. I nie ma w tym nic złego ani dziwnego, po prostu nie możemy interesować się wszystkim i wszystko wiedzieć. Po drugie dlatego, że łatwiej nam identyfikować się z historią pojedynczego zwierzęcia, w tym człowieka, i zostało to niejednokrotnie udowodnione naukowo. Kiedy przedstawiamy historię jednego dziecka, ludzie skłonni są wydać dużo więcej pieniędzy niż w przypadku, gdy przedstawiamy historię ósemki dzieci w takiej samej sytuacji. Co jeszcze ciekawsze? Mając przed sobą obrazek siedmioletniej dziewczynki o imieniu Rokia z Mali w Afryce, o której dowiedzieliśmy się, że jest niesamowicie biedna i codziennie musi mierzyć się z zagrażającym jej życiu głodem, a z drugiej strony mamy informację, że braki żywności dotykają ponad 3 miliony dzieci w Malawi, 3 miliony obywateli Zambii cierpi na dotkliwy głód, a 4 miliony Angolczyków musiało uciekać ze swojego kraju, statystycznie dużo częściej i chętniej osoby wspierają historię dziewczynki z Mali. Nazywa się to singularity effect lub też efekt zidentyfikowanej ofiary, czyli dużo łatwiej nam identyfikować się, a tym samym pomagać osobom, które są nam bliższe i które lepiej znamy, od tych, które giną za liczbami i statystykami. Działa to nawet tak mocno, że przedstawiając historię Roki z Malawi, ale dokładając do niej informacje statystyczne odnośnie głodu i biedy w jej kraju, ludzie już dużo mniej chętnie wpłacali pieniądze. To świadczy tylko o tym, że jesteśmy dużo mniej logicznie myślącymi zwierzętami, niż byśmy chcieli. W przypadku zwierząt działa to identycznie, dlatego dużo łatwiej zebrać pieniądze na konia, który ma już imię, opisaną historię i dużo zdjęć, niż na kampanię mającą na celu wprowadzić znaczące zmiany systemowe, które wpłyną na los tysięcy, a nawet milionów zwierząt, które niestety ukrywają się za liczbami i hodowlanym żargonem. I tutaj przychodzi część, w której staram się odpowiedzieć na komentarze typu: czemu się czepiasz? Przecież ważne, że te osoby chcą zrobić coś dobrego. I absolutnie nie czepiam się tego, że ktoś robi coś dobrego. I bardzo się cieszę, że coraz więcej osób kieruje się empatią w stosunku do zwierząt i ludzi. Uważam jednak, że warto pokazywać, że można to robić jeszcze lepiej, jeszcze skuteczniej, bo dzięki temu więcej zwierząt na tym zyska. I nie chcę w tym nagraniu nikogo obrazić i w pełni rozumiem osoby, które nie myślą tak jak ja i może robią rzeczy, których ja nie wspieram, bo sam też kiedyś myślałem zupełnie inaczej i wcale nie czuję się teraz lepszy od tych osób. Chciałem tylko podzielić się swoim zdaniem dla dobra zwierząt, bo to jest w tym nagraniu dla mnie najważniejsze. Szukajmy więc organizacji, które działają skutecznie i wspierajmy je. Pamiętajmy, żeby nie kierować się pojedynczymi przypadkami, ale skupiajmy się na zmianach, które mogą zmienić wiele w świadomości ludzi. I kiedy podejmujemy wybory, nadal kierujmy się empatią, kiedy zastanawiamy się, co zrobić. Ale kierujmy się rozumem, kiedy zastanawiamy się, jak to zrobić. Ja mam na imię Orestes, dzięki za uwagę i do zobaczenia następnym razem.